Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Dominika Nawrocka, cześć dziewczyny. Witam Was dzisiaj cieplutko z Moniką. Cześć Monia. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Monia jest ambasadorką klubu Kobiety i Pieniądze w Poznaniu i jedną z trzech ambasadorek. Co Wy w tym Poznaniu, dziewczyny, robicie takiego, że aż trzy kluby są? No, tak jak mówisz, u nas są aż trzy kluby. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, było wiele uczestniczek, a ze względu na to, że jest to raczej warsztatowy charakter spotkań, robimy ćwiczenia, dużo rozmawiamy, dyskutujemy, dlatego powstały kolejne kluby. Ja miałam klub w październiku zeszłego roku, a Małgosia otworzyła kolejny teraz na wiosnę, także mamy aż trzy. Aż Obecnie trzy. ćwiczenia są w formie stacjonarnej. Spotykamy się w odstępach średnio co drugi tydzień. Czyli no dobrze, i co? To jest tak, że można sobie wybrać którąś ambasadorkę i któryś klub poznański i chodzić na spotkania? No, chyba tak w sumie. Chociaż się podobno, bo Małgosia mówiła, że są panie u was takie uczestniczki, które chodzą na podwójnie, potrójnie wręcz na spotkania klubowe, tak? Jest coś takiego też? Są takie uczestniczki faktycznie, które chodzą na więcej niż jedno spotkanie w miesiącu, na różne tematy, do różnych ambasadorek, a więc robią zdecydowanie więcej tematów. Też każda z nas jest na innym temacie, także te tematy w danym miesiącu się nie powtarzają, a każda realizuje cykl i jest na innym etapie, także można sobie wybierać tematy, spotkania, ale zalecamy uczęszczać do jednej z ambasadorek, aby zrealizować cały cykl i wszystkie tematy. No właśnie, no właśnie. To powiedz mi, jak co jest w tym waszym magicznym mieście, że u was aż powstają trzy kluby, a na przykład w Krakowie się nie może zawiązać klub już od wielu lat, w Rzeszowie się nie może klub, jeden nawet, wiesz, stworzyć i wytrwać. Co takiego jest w tym waszym mieście, wśród was i w was, poznanianek? Wiesz, że to jest to magiczna Wielkopolska, że ktoś jest z Poznania, z Wielkopolski, to wiesz, od razu temat, orientacja na pieniądze jest zupełnie inna niż na przykład w tym wspomnianej Małopolsce czy Podkarpaciu. Jak A nie myślisz? wiem, jaka jest orientacja w innych województwach. Na pewno temat finansów w Poznaniu jest uważany za ważny. Też dziewczyny interesują się tym tematem. Uczestniczki też sobie bardzo chwalą atmosferę spotkań, wymianę doświadczeń, możliwość poznania nowych kobiet, rozmów z nimi, to, że też interesują się tym tematem, możliwość wymiany doświadczeń. Także myślę, że to jest też duża wartość tych spotkań. I co, ale przychodzą do was panie, które już mają pewnie taką, już jakąś świadomość, prawda, finansową i chcą bardziej się rozwijać, tak mi się wydaje u was, prawda, bo ja też u was szkolenie prowadziłam raz czy dwa, więc też wiem, że wasze uczestniczki przychodzą na moje szkolenia, więc to są panie, które już, że tak powiem, chcą więcej, o, nie na zasadzie, wiesz, chyba wyjść z jakichś tam trudniejszych sytuacji, czyli z dołu na parter, tylko już jednak na te kolejne pięterka, kolejne. I z tego, co wiem, to wy się tam naprawdę bardzo stworzyło się taką fajną społeczność sobie i takie relacje też macie bliskie i też te projekty różnorakie powstają poza klubem. Jest coś takiego? A tak, powstają różne projekty, też uczestniczki między sobą rozmawiają i tworzą różne inicjatywy. Myślę, że to jest duża wartość tych spotkań. Przychodzą kobiety w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami i też nie wszystkie mają tą podstawową wiedzę w zakresie finansów. Faktycznie są uczestniczki, które prowadzą własną działalność czy firmę, ale są też takie, które pracują na etacie, są też młodsze uczestniczki, dopiero które zaczynają tą swoją drogę w zakresie finansów i tą swoją ścieżkę kariery. Myślę, że takie spotkania i ta wiedza jest ważna i szczególnie przydatna też tym młodym osobom. Bo im wcześniej zdobędziemy tą wiedzę, tym lepiej dla nas na przyszłość. No tak, no tak. I to jest super chyba taka sytuacja, kiedy właśnie przychodzą osoby z mniejszym doświadczeniem i spotykają nie tylko oczywiście, jakby wiesz, pracują według programu, ale też poznają te inne osoby,
które mają już więcej doświadczenia, czy życiowego, czy finansowego, prawda, czy zawodowego, bo to jest też taka super przestrzeń do tego, żeby się inspirować wzajemnie od się, sobą nawzajem, czy też poznawać, nie poznawać się, nawiązywać nowe relacje, kontakty. Jak to oceniasz? No, ja też byłam taką osobą, jak dołączyłam do klubu, to było już 2 lata temu. Aha. A no to też faktycznie wtedy kończyłam studia, miałam pracę i cieszyła mnie ta możliwość wymiany doświadczeń, to, że poznawałam uczestniczki w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami i możliwość rozmowy z nimi. To jak, Monia, zachęcić młode osoby właśnie, takie w twoim wieku, wiesz, osoby, kobiety, które są na studia, dziewczyny, czy właśnie zaczynają pracę, są na początku swojego życia takiego, wiesz, zawodowo, no w ogóle życia takiego dorosłego, samodzielnego. Jak je zachęcić, bo z tego, co rozmawiamy, wnioskuję, że to jest właśnie super moment, żeby taką wiedzę posiąść i wiesz, i tak się zorientować, żeby to życie tak nawet zawodowe, finansowe i takie osobiste też po prostu fajnie ułożyć sobie, ukierunkować, nie? No uważam, że taka wiedza w zakresie finansów powinna być już w szkole. To, co wiem teraz, chciałabym wiedzieć nawet kilka lat temu, bo wtedy nie miałam takiej wiedzy. A w momencie, kiedy szłam na studia, już utrzymywałam się samodzielnie, ale brakowało mi tej podstawowej wiedzy w zakresie finansów. A myślę, że też mogłam wiele rzeczy inaczej poukładać. I tak się cieszę, że teraz mam taką wiedzę i zachęcam wszystkie młode dziewczyny do uczęszczania na spotkania klubu, do zdobywania wiedzy w zakresie finansów, bo to jest taki temat, z którym mamy styczność codziennie i on odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Im wcześniej poukładamy sobie te sprawy, tym lepiej dla nas. Tak. A jakie pułapki czyhają na takie młode osoby? Bo tak sobie myślę, że wiesz, jesteśmy, no oczywiście każdy wiek ma swoje tam, nie wiem jak to powiedzieć, no coś jest tam ważniejszego, tak, no wydaje mi się, że młode osoby, no to jest też taka pielęgnacja, uroda, konsumpcja, czyli takie, że człowiek chce mieć tak, wiesz, pożyć sobie trochę, nie, fajnie, wygodnie, miło i też dużo się pieniędzy na to wydaje po prostu. Jakie, na co zwracać uwagę właśnie takim młodym osobom, wiesz, bo jest mnóstwo na przykład pań u nas, które mają właśnie dzieci w takim wieku już, wiesz, jak to się mówi, no, młodzi dorośli albo wypuszczają w świat swoje córki, to na co nawet, wiesz, zwracać takim młodym osobom uwagę, żeby co, nie brać chwilówek, nie pożyczać pieniędzy zbędnie być może na jakieś, wiesz, nowe telefony, wycieczki, wakacje, jak ty to ze swojej perspektywy, wiesz, co tam dostrzegasz takiego? Myślę, że największą pułapką jest to, że w momencie, kiedy zaczynamy zarabiać i zarabiamy więcej, to te pieniądze też wydajemy. Tak jak powiedziałaś, chcemy w młodym wieku jak najwięcej korzystać, a wyjeżdżać, wychodzić, spotykać się ze znajomymi i te pieniądze często nam przeciekają przez palce. No właśnie, bo to jest taki moment, że wychodzi się z domu, od rodziców, na swoje, się samodzielny, ma się swoje pieniądze, bo człowiek na przykład zaczyna zarabiać, albo w ogóle ma od rodziców i też ma, nie musi się pytać, co z nimi zrobić. I też ja tak jak porównuję, wiesz, moje dorosłe życie, takie początkowe, jak miałam 20 lat, bo jeszcze jechałam na studia do Warszawy, to też pamiętam, że wiesz, jeszcze ja przyjechałam z mniejszego miasta do wielkiego miasta, więc ja po prostu dostałam oczopląsu totalnego, to tak jak wiesz, jak dziecko głodne wchodzi do sklepu spożywczego. Więc mnóstwo. I to, co jeszcze, ale to ja już mam 41 lat, no to 20 lat temu, to już były na przykład karty kredytowe wtedy, prawda? Już były pożyczki w kontach, już ta bankowość, że tak powiem, bardzo była konsumencka w takim kontekście, że te pieniądze były łatwo dostępne. I no, ja też osobiście zaliczyłam taką wpadkę, upadek, o której nawet piszę w swojej książce, jak to właśnie zachłysnęłam się zupełnie bez sensu kompletnie. Takie wygłodniałe dziecko dosłownie. A dzisiaj wydaje mi się, że ten pokus jest nawet, można powiedzieć, jeszcze więcej, bo banki bankami, prawda, wiesz, łatwość dostępu do pieniędzy, ale też chwilówki, tak jak wspomniane, możliwość wszystkiego brania na raty, rzekomo bez procentów i tak dalej. Poza tym tyle tego wszystkiego wkoło jest, co nie? To samochody, telefony, co tam jeszcze, ciuchy, wycieczki, każdy ma, każdy chce, Instagram po prostu nam tutaj, wiesz, robi.
pranie mózgu, bo ktoś tak żyje, ja też chcę tak żyć. I chyba jest taka pokusa, tak wydaje mi się, że to jest też właśnie prawo młodego wieku, że się po prostu... A, to sobie przypomniałam, chyba kiedyś czytałam, że jest, jak to się nazywa, żebym nie skłamała, to jest jakoś nazwane było kasyno, że prawo kasyna, ale nie chcę wprowadzać w błąd. W każdym razie, że właśnie to takie zachowanie młodych ludzi, że no pożyczę teraz, później będę się martwić, później będę oddawać, tak? Na zasadzie jeszcze zarobię, jeszcze oddam, jeszcze coś takiego. Spotyka się z czymś takim, na przykład znajomych, albo obserwujesz? Znaczy, na pewno wydajemy więcej pieniędzy na swoje przyjemności i na takie chwilowe zachcianki. Ale ja też miałam inne przekonania z domu. U mnie nie było czegoś takiego, żeby w ogóle pożyczać pieniądze, czy brać kredyt, żeby pojechać na wakacje. To jest dla mnie nie do pomyślenia. Ale to też wynika właśnie z domu, z tych przekonań, jakie wynosimy. Mhm. Bo one odbijają się na tym naszym późniejszym życiu. No i tyle. Trzeba te osoby, które nie mają z domu takich wyniesionych wartości, czy też przekonań, to właśnie też po to jest Klub Kobiety i Pieniądze, słuchajcie, drogie panie. Także macie ambasadorkę w Poznaniu, która was zrozumie, jeśli chodzi o trudy życia młodego człowieka, pokusy i tak dalej. Ale tu bardziej mówimy nawet nie, żeby sobie radzić z konsumpcją, czy coś takiego, tylko słuchajcie, to też chodzi o to, żeby macie tą przewagę czasu, prawda? Jak ktoś ma się 40 lat, a ktoś tam ma 20 kilka, to jest ta przewaga tych kilkunastu lat, które można wykorzystać na budowanie kolejnych pięter, a nie zapożyczanie się, a potem wychodzenie na prostą, bo zda się z problemów finansowych wyjść na prostą jak najbardziej, tylko znowu to jest ten czas, prawda? Więc po co ten czas marnować na jakieś popadanie w niepotrzebne tarapaty, a zamiast odwrotnie, czyli budować i rozwijać, czy tak zyskać taką wiedzę, taką świadomość, żeby na przykład jeżeli idziecie do pracy, czy zmieniacie pracę, to patrzeć na nią również pod kątem finansowym, patrzeć później na te pieniądze, które tam zarabiacie w sposób racjonalny i rozsądny, czyli tak zarządzać, żeby odkładać już i gromadzić pieniądze na kolejne działania. Także zachęcamy wszystkie młode osoby, 20-letnie dziewczyny, 20, taki przedział 20-30, bo te panie, które już mają 30 lat, to już mają swoje różne przemyślenia, ale właśnie dziewczyny, wszystkie młode osoby, które są w przedziale 20-30 lat, zapraszamy was do klubu, w ogóle do Klubu Kobiety i Pieniądze, a jeżeli jesteście z Poznania, z okolic, to zobaczcie, macie taką wspaniałą ambasadorkę u siebie, osobę Monikę, która prowadzi jedną z trzech grup w Poznaniu i fajnie, bo można sobie, jak to się mówi, was tam powybierać, do kogo chce się przyjść. Ale super, że Monia jesteś. Ja zawsze się cieszę z każdej właśnie młodej osoby, która do nas dołącza, bo myślę sobie, wow, ale fajnie, tyle będziesz w życiu mieć fajniej, no. Tyle lepiej, tyle więcej, bo to jest takie bogactwo nie tylko materialne, ale bogactwo mentalne, bogactwo intelektualne, ogromny rozwój, samorozwój, bo ty oprócz tego, że masz wiedzę, zdobywasz wiedzę, prawda, to ty się rozwijasz po prostu jako osoba. Niezwykle dynamicznie, niezwykle szybko, także bardzo się cieszę, że jesteś z nami. No dobrze, Monia, to co? Co jeszcze na koniec powiesz o swoim klubie? Jak zachęcisz? Kogo zachęcisz i dlaczego warto przychodzić na spotkanie? Ja zachęcam szczególnie te młode osoby, tak jak powiedziałaś, w wieku 20-30 lat, bo ta wiedza przyda się i możemy faktycznie dużo zyskać i poukładać to swoje życie. I też nie chodzi o to, żeby rezygnować z tych wszystkich przyjemności, czy teraz skupić się na oszczędzaniu, inwestowaniu już, budowaniu tych naszych aktywów, tylko aby świadomie wydawać pieniądze i świadomie decydować, na co chcemy wydawać i faktycznie z czego chcemy korzystać. Dokładnie. Czyli macie tą przewagę. Masz dzisiaj 20 parę lat, masz przewagę, masz więcej czasu, czas, którego już ktoś, kto jest o 10, 20, 30 lat starszy, nie ma. A pieniądze potrzebują czasu. My potrzebujemy czasu, żeby się nauczyć nimi zajmować, opiekować. Mówię, czas jest tutaj po prostu absolutnie kluczowy. Także dziewczyny, jeżeli wam się wydaje, że tematy finansowe są wam po prostu dalekie, odległe, no to je słuchajcie, to jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć, no to super, to właśnie to jest najlepszy moment, żeby się nimi zająć. A dzięki temu
Będziecie miały życie dużo fajniejsze, dużo lepsze, dużo wygodniejsze, dużo spokojniejsze. Uwierzcie mi, że oczywiście z własnego doświadczenia i też innych osób u nas tutaj w Kopiecie Pieniądze. Wiemy, że pieniądze są ważnym często argumentem w życiu, ważnym narzędziem w życiu do tego, żeby móc podejmować dla siebie najlepsze decyzje, bo będziecie w różnych sytuacjach życiowych, będziecie w różnych relacjach z ludźmi i te pieniądze naprawdę odgrywały tam ważną rolę, a lepiej mieć tą wolność, tą niezależność, którą dają pieniądze, aby zawsze żyć w zgodzie ze sobą, robić to, co się chce, a nie to, co się musi. Dokładnie. No dobrze, moja. Słuchajcie, zapraszamy Was bardzo serdecznie, zapraszamy Was do Moniki, do klubu Klub Kobieta i Pieniądze w Poznaniu, albo do Małgosi, albo do Natalii. Monia, mam ogromną prośbę, żebyś w komentarzu tutaj później pod naszą rozmową rzuciła wszystkie linki potrzebne, gdzie Cię można znaleźć, fajnie. Dzięki serdeczne, buziaczki, buziaki, buziaki. Dziękuję bardzo, pa, pa. Cześć, hej.